Witam Was bardzo serdecznie w tej serii, którą zatytułowałem Niezwyczajny Ojciec. Będą to rekolekcje o ojcostwie i o świętym Józefie, które poprowadzę wraz z ojcami z krwi i kości ze wspólnoty domowego kościoła naszej łomżyńskiej diecezji, którzy podzielą się swoim świadectwem bycia ojcami, jak oni przeżywają swoje ojcostwo, jakie mają trudy, jakie mają radości. Już dzisiaj im dziękuję za to, że mieli odwagę, że chcą się podzielić z Wami tą swoją radością, tym swoją pasją, powołaniem, bo często to ich ojcostwo jest ich właśnie pasją, ich życiem. I przyczyną powstania tej serii było ogłoszenie przez papieża Franciszka 8 grudnia ubiegłego roku, roku świętego Józefa. Nasze spotkania oparłem na napisanym z tej okazji przez papieża Franciszka liście zatytułowanym Patris Corde, czyli ojcowskim sercem. I pierwsza myśl, która mi się zrodziła jako taki zagajnik do tych rekolekcji, taki zapowiedź tych rekolekcji, to pierwsza myśl to nie jesteś ojcem, jeśli nie masz syna czy córki. Nie można o kimś mówić, że jest synem czy córką, jeśli nie ma mowy o ojcu. Uświadomiłem sobie też, że do Boga nie można mówić ojcze, tato, tatusiu, kiedy nie jest się synem albo córką. Tylko uznanie siebie za syna, tylko uznanie siebie za córkę daje mi prawo do tego, by mówić ojcze. Jeśli ja jestem w relacji ojcowskiej, synowskiej czy córczanej, to ta relacja nigdy się nie kończy. Nawet gdyby ojciec umarł, to ta relacja nie ma nigdy końca. Ona trwa. Ona trwa wiecznie. Nawet po śmierci twój tata zawsze będzie twoim tatą. To tyle na wstępie o tym, czym jest ojcostwo. Bo ojcostwo to jest życie w konkretnej relacji. I w kolejnych odcinkach będziemy przyglądać się poszczególnym cechom świętego Józefa, które papież Franciszek wymienia w tym liście, o którym wspomniałem. Do zobaczenia i do usłyszenia w poniedziałek. W kolejnym odcinku, w pierwszym odcinku tak naprawdę, już z grubej, od początku, od nowa, w serii Niezwyczajny Ojciec. Do usłyszenia i do zobaczenia w poniedziałek. Szczęść Boże!